8 maja około godziny 7 rano na numer alarmowy 112 zadzwonił 40-letni mężczyzna, informując, że dosłownie przed chwilą na jednym z przystanków autobusowych w Chrzanowie został ugodzony nożem przez dwóch nieznanych mu mężczyzn. Na wskazany przystanek autobusowy skierowano natychmiast załogę pogotowia ratunkowego i patrol policji. Karetka zabrała pokrzywdzonego do szpitala. Na miejscu pozostała kobieta, jak się okazało, znajoma pokrzywdzonego, która podała jednak zupełnie inną wersję tych zdarzeń. Szybko okazało się, że zgłoszenie o dwóch nieznanych mężczyznach, którzy mieli zaatakować 40-latka, było nieprawdą. Do zdarzenia miało dojść bowiem w mieszkaniu na jednym z osiedli w Chrzanowie. Gdy w mieszkaniu była kobieta wraz z mężczyzną pokrzywdzonym, do środka wszedł 23-letni syn kobiety. Między całą trójką doszło do nieporozumień i w trakcie przepychanek 23-latek chwycił nóż i dwukrotnie ugodził przyjaciela matki, po czym uciekł z mieszkania. Kobieta wraz z rannym przyjacielem wezwali taksówkę i odjechali w kierunku centrum miasta. Na przystanku komunikacji miejskiej, dokładnie na ulicy Niepodległości, powiadomili numer alarmowy, opowiadając nieprawdziwą, zmyśloną historię o dwóch napastnikach, chcąc wezwać pogotowie, by udzieliło pomoc rannemu. Chrzanowscy policjanci natychmiast udali się do miejsca faktycznego zdarzenia, czyli do mieszkania kobiety. W trakcie przeszukania tego mieszkania policjanci zabezpieczyli nóż, natomiast w mieszkaniu jej syna funkcjonariusze natrafili na pewne ilości marihuany i amfetaminy, a także uprawę 6 konopi indyjskich. Po nocy spędzonej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 23-latek został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Chrzanowie, gdzie prokurator przedstawił mu aż 5 zarzutów, m.in. usiłowania zabójstwa, uszkodzenie ciała, posiadanie środków odurzających i uprawy konopi indyjskich. Następnego dnia, czyli 9 maja, sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.